Przyjmijmy na czas tego materiału taki scenariusz. Palpatine nie jest Sithem, lecz dobrym kanclerzem, którego głównym celem jest zwycięstwo Republiki w wojnach klonów. Dochodzi do ostatecznej bitwy z separatystami, a Republika i Jedi wspólnie przywracają pokój w galaktyce. Mieszkańcy z radością świętują koniec konfliktu, ale przy takim scenariuszu trzeba się zastanowić, co stałoby się z klonami, skoro ich jedynym przeznaczeniem było walczyć. Postanowiłem pochylić się nad potencjalnymi ścieżkami ich dalszego życia po wojnie i serdecznie wszystkich was zapraszam, abyście ich posłuchali i w komentarzach wyrazili swoje zdanie na ten temat. Dzień pierwszy po pokonaniu Konfederacji Niezależnych Systemów. Mieszkańcy galaktyki świętują zwycięstwo, a Senat zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by omówić stan galaktyki po wyniszczającej wojnie. Jednym z najważniejszych tematów jest dalszy los klonów. Żołnierzy, którzy zostali wyhodowani wyłącznie po to, by walczyć i oddawać swoje życie na froncie. Teraz, gdy konflikt dobiegł końca, Republika musi zdecydować, co zrobić z tą wyjątkową grupą. W Senacie rozpoczyna się burzliwa debata, w której biorą udział także przedstawiciele klonów. Z jednej strony słychać głosy, by pozbyć się ich jako drogiego w utrzymaniu balastu, z drugiej strony apele o stworzenie im miejsca w galaktycznej społeczności. Ten moment staje się punktem wyjścia dla różnych scenariuszy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które mogą zdeterminować przyszłość żołnierzy z Kamino. Wśród bardziej optymistycznych możliwości pojawia się koncepcja, by klony pozostały w armii. Republika, zdając sobie sprawę, że separatyści mogli nie być jedynym zagrożeniem dla jej stabilności, postanawia utrzymać regularne wojsko, choć w ograniczonej liczbie, kładąc większy nacisk na dyplomację niż siłę zbrojną. Klony mogłyby kontynuować służbę, ale zamiast walczyć z separatystycznymi droidami, zajmowałyby się problemami piractwa, niewolnictwa oraz ekspansji zbrodniczych karteli. Republika po wojnie byłaby znacznie osłabiona gospodarczo i militarnie, co uczyniłoby ją podatną na zakusy karteli przestępczych, które z pewnością chciałyby wykorzystać ten czas, by poszerzyć swoje wpływy na rubieżach i podporządkować sobie coraz więcej systemów. Chatowie, szczególnie zainteresowani tymi możliwościami, staraliby się wykorzystać osłabienie Republiki, aby poszerzyć swoje terytoria, zwłaszcza we wschodnich częściach galaktyki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez większych trudności przejęliby kontrolę nad dawnymi terenami separatystycznymi, co znacząco utrudniłoby proces reintegracji tych systemów pod władzą Republiki. Wraz z ekspansją karteli przestępczych na zewnętrznych rubieżach zwiększyłaby się liczba brutalnych ataków piratów oraz rozwijałoby się niewolnictwo pod sztandarem Zygeriańskiego Imperium Niewolniczego, które współpracowałoby blisko z przestępczymi syndykatami. Nawet gdyby kartele i inne organizacje przestępcze nie rozpoczęły otwartej walki z Republiką o kontrolę nad terytoriami, pozostawałby realny problem resztek separatystów. Wielu z nich, niepogodzonych z klęską, wciąż dążyłoby do uzyskania suwerenności dla swoich światów. Serial Parszywa Zgraja ukazał, że po zakończeniu wojen klonów część systemów separatystycznych nadal walczyła o niepodległość. Przykładem jest planeta Raxus Secundus, gdzie senator Avi Singh i jego lud zachowali silne poczucie niezależności, pragnąc wyzwolenia spod galaktycznego rządu. Nie trudno sobie wyobrazić, że więcej takich planet mogłoby stworzyć sieć kontaktów, która przerodziłaby się w kolejny konflikt z Republiką. Aby do tego nie dopuścić, Republika mogłaby wysyłać klony do gaszenia separatystycznych zrywów w zarodku, a w razie konieczności do pacyfikacji wszelkich wrogich sił. Istniało jednak duże prawdopodobieństwo, że jeśli klony zdołałyby skutecznie zażegnać zagrożenie destabilizujące Republikę, rząd zdecydowałby się na rozwiązanie regularnej armii, co znów postawiłoby przyszłość klonów pod znakiem zapytania. W takim scenariuszu senatorowie mogliby jednak wypracować konsensus, aby klony nie czuły się pozbawione celu. Wciąż istniały przecież siły sądowe odpowiedzialne za utrzymywanie porządku i zapewnienie sprawiedliwości w czasach pokoju. Choć nie była to regularna armia, niewielki procent klonów mógłby zostać tam przeniesiony. A co zresztą? Najrozsądniejszym rozwiązaniem ze strony Senatu byłoby nadanie im obywatelstwa i włączenie do galaktycznej społeczności.
Lony mogłyby wtedy podjąć inną pracę, założyć rodziny i wieść spokojne życie. Z kanonu i z legend wiemy, że klony mogły posiadać potomstwo, więc osiedlenie się i założenie rodziny było jak najbardziej realne. Wyobraźcie sobie, jak komiczna sytuacja by to była. Klony mają dzieci i odbywa się wywiadówka w szkole i pojawia się 20 identycznych ojców. Współczułbym nauczycielowi z tej wywiadówki. Wspomniałem przed chwilą o innej pracy zarobkowej i można tu się zastanowić, czym klony wyspecjalizowane do walki na froncie mogłyby się zająć w cywilu. Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to służba w policji. Dzięki wyszkoleniu klony mogłyby od razu zajmować wyższe stanowiska, odpowiedzialne za organizację struktur policyjnych i dowodzenie. Patrolowanie ulic przypadłoby młodszym klonom, które nie miały jeszcze okazji wykazać się na froncie i musiały zdobyć doświadczenie od podstaw. Tacy funkcjonariusze patrolowaliby ulice planet takich jak Coruscant, Corellia czy Hosnian Prime, stawiając czoła drobnym przestępcom. Oprócz pracy w policji, wiele klonów mogłoby znaleźć zatrudnienie jako instruktorzy w akademiach policyjnych lub wojskowych, szkoląc na przykład kandydatów do sił sądowych. Wiedza zdobyta na Kamino dałaby im szerokie możliwości w tworzeniu programów szkoleniowych, dzięki czemu spod ich skrzydeł wyszliby doskonale wyszkoleni policjanci oraz członkowie paramilitarnych sił pokojowych. Najlepsze z najlepszych klonów mogłyby nawet uczyć przyszłe pokolenia padawanów w sztuce taktyki wojennej, psychologii wojny i w innych kluczowych aspektach, które mogłyby uratować im życie w razie wybuchu kolejnych starć, np. z kartelami przestępczymi lub innego konfliktu. Doskonałe wyszkolenie klonów mogłoby również uczynić ich idealnymi kandydatami na ochroniarzy ważnych osobistości, takich jak senatorowie, lub mogliby stać się członkami służb wywiadowczych Republiki, zdobywających cenne informacje. Gdyby faktycznie otrzymali obywatelstwo, mogliby nawet ubiegać się o przedstawicielstwo w Senacie, aby reprezentować interesy swojej społeczności i być ważnym głosem w kwestii obronności Republiki, posiadając ogromne doświadczenie w tej kwestii. Patrząc przez pryzmat wydarzeń z serialu Parszywa Zgraja, wydaje mi się, że Rex nadawałby się doskonale do roli senatora, zważywszy na to, jak walczył o barwną przyszłość dla swoich braci mimo beznadziejnej sytuacji. A wy jak myślicie? Napiszcie, który z klonów byłby dobrym senatorem walczącym o prawa klonów. Jest też bardzo prawdopodobne, że z racji przyspieszonego starzenia wiele klonów mogłoby jednak po otrzymaniu obywatelstwa od razu przejść na emeryturę, żyjąc z funduszu emerytalnego Republiki. W takim okresie spokojnego życia mieliby szansę bardziej rozwijać swoją osobowość, gdyż mieliby czas na wynajdowanie i oddawanie się swoim zainteresowaniom. Zmieńmy teraz nieco kierunek i przyjmijmy, że klony nie otrzymały obywatelstwa, a Republika pozostawiła ich samych sobie, nie opracowując żadnego planu na ich włączenie do galaktycznej społeczności. Przegłosowano ustawę o rozwiązaniu armii klonów, skazując ich na radzenie sobie samodzielnie. Co mogliby wtedy zrobić żołnierze porzuceni przez dawnych pracodawców? Możliwe, że wiele klonów poczułoby urazę wobec Republiki za sposób, w jaki zostały potraktowane po 3 latach lojalnej służby. Ta gorycz, połączona z naturalnym pragnieniem walki, mogłaby przerodzić się w chęć zemsty. W takiej sytuacji wiele klonów mogłoby zwrócić się ku frakcjom wrogim Republice. Hatowie lub inne kartele przestępcze z pewnością przyjęłyby z otwartymi ramionami doskonale wyszkolonych żołnierzy. Dzięki ich wsparciu, kartele mogłyby zdobyć ogromne obszary galaktyki i urosnąć do potęgi, która dyktowałaby warunki nawet samej Republice. Jednakże posiadając w Senacie wielu bystrych senatorów, prawdopodobnie przewidziano by takie ryzyko i nie dopuszczono do odsunięcia klonów na margines bez utrzymania nad nimi choćby minimalnej kontroli. Jeśli klony nie miałyby zostać włączone do galaktycznej społeczności, ich działania musiałyby pozostać pod kontrolą. Pozostawienie ich samych sobie wiązałoby się bowiem z licznymi zagrożeniami. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby zesłanie ich z powrotem na Kamino. Kaminoanie, traktując klony jak zwykłe produkty, raczej nie byliby zainteresowani tworzeniem dla nich domów ani pozwalaniem na założenie własnej cywilizacji. Mogliby jednak podpisać nową umowę z Republiką, która dotyczyłaby znalezienia dla klonów miejsca na Kamino lub innych dawnych placówkach klonerów, pilnowaniu ich tam i użyczaniu w razie wystąpienia kolejnych konfliktów. Jako iż Kaminoanie byli przede wszystkim przedsiębiorcami,
zapewne rozważyliby taki układ. Mogliby kontynuować produkcję nowych żołnierzy w mniejszym zakresie i kontrolować rozwój nowej społeczności klonów, która pozostałaby uśpioną wojenną siłą Republiki, gotową do jej obrony w każdej chwili. Równie możliwy byłby scenariusz, w którym klony po porzuceniu przez Republikę same przejęłyby Kamino, zmuszając klonerów do tworzenia nowych żołnierzy i zaczynając budowę własnej cywilizacji. Niemniej jednak Republika prawdopodobnie nie pozwoliłaby im na stworzenie niezależnego społeczeństwa wojskowego, wiedząc jakie zagrożenie mogło to stanowić. Kto wie, może wtedy rozpoczęłyby się wojny klonów 2.0, tak jak były opisywane w legendach w latach 90. przed powstaniem prequeli. Swoją drogą zachęcam do obejrzenia materiału skupiającym się na tym temacie. Przyjmijmy teraz, że klony mimo porzucenia nie żywiłyby urazy do Republiki i każdy z nich obrałby własną drogę. Ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem duży procent klonów z pewnością szybko znalazłoby pracę na zewnętrznych rubieżach, zatrudniając się w lokalnych armiach, służbach ochrony czy siłach policyjnych. Wielu mogłoby także pracować jako najemnicy lub łowcy nagród, będąc wynajmowanymi przez przestępców, biznesmenów, a nawet przez samą Republikę. Ci, których wciąż napędzał głód walki, mogliby w ten sposób odnaleźć swoje miejsce, oferując swoje usługi tym, którzy ich potrzebują. Oczywiście niektóre klony mogłyby zejść na złą drogę, choć niekoniecznie zagrażając stabilności rządu galaktycznego. Mogłyby na przykład dołączyć do pirackich ekip plądrujących miasta na zewnętrznych rubieżach. Klon Kix z obecnego kanonu stał się członkiem załogi pirata Sido Naitano w czasach sequeli, więc taki rozwój wydarzeń wydaje się całkiem możliwy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób doszło do spotkania Kixa i Itano 50 lat po wojnach klonów, to również zrobiłem o tym materiał, do którego z przyjemnością odsyłam. Inne klony mogłyby wybrać drogę podróżników, eksplorujących nieznane regiony lub nawet inne galaktyki, na przykład jedną z 7 galaktyk towarzyszących. Któryś z klonów mógłby być pierwszym, który odkryłby planetę Peridia z nieznanej nam galaktyki pokazanej w serialu Ahsoka, lub natrafić podczas wyprawy na rasę z legend Yuuzhan Vongów i ostrzec odległą galaktykę przed nowym zagrożeniem. Warto wspomnieć, że istniał plan, aby subtelnie wprowadzić Yuuzhan Vongów w serialu Wojny Klonów, więc połączenie ich historii z klonami byłoby sięgnięciem po niewykorzystany pomysł Filoniego. Znów odeślę was do innego materiału na kanale, gdzie dowiecie się o wszystkich niewykorzystanych pomysłach na odcinki animowanego serialu. A teraz ostatnim scenariuszem, który chciałbym przedstawić, według mnie najbardziej prawdopodobnym, jeśli Republika rzeczywiście porzuciłaby klony, jest ich asymilacja ze społeczeństwem Mandalorian. Klony zostały stworzone z DNA Jango Fetta, znajdy wychowanej na Concordii, księżycu w systemie kontrolowanym przez Mandalorian, który brał udział w mandaloriańskiej wojnie domowej. Wyobraźmy sobie zatem jego klony, które poszukując nowego domu zwracają się do władcy Mandalory z prośbą o przyjęcie. Tutaj sytuacja mogłaby się potoczyć różnie w zależności od tego, kto akurat sprawowałby władzę. Bo-Katan Kryss już w drugim sezonie serialu The Mandalorian pokazała, co myśli o żołnierzach klonach w kontekście uznania ich Mandalorianami. You are not a Mandalorian. Never said I was. You are a disgrace to your armor. This armor belonged to my father. Don't you mean your donor? Można więc przypuszczać, że pod jej rządami Mandalora nie przyjęłaby klonów do swojej społeczności. Z kolei gdyby władczynią była Satin Kryss, mogłaby spojrzeć na ten pomysł przychylniej, choć pod warunkiem, że klony zgodziłyby się przyjąć pacyfistyczne wartości Mandalorian pod jej przewodnictwem, odrzucając swoją wojenną naturę. Gdyby klony były gotowe zrezygnować ze swojego instynktu żołnierskiego, Satin prawdopodobnie pozwoliłaby im osiedlić się na jednej z planet w systemie i stworzyć swój własny odłam lub klan Mandalorian. A twierdzę tak dlatego, iż w legendach pojawił się dość podobny wątek. Co prawda nie na taką skalę jak 200 tysięcy jednostek i jeszcze milion w drodze, tak jednak dawało to pogląd na to, jak mogłaby taka asymilacja wyglądać. W legendach mieliśmy przypadek Kala Skiraty, który adoptował 11 klonów i dodatkowo byłego padawana Jedi, nadał im mandaloriańskie imiona i przyjął do społeczności, tworząc klan Skirata.
Po zakończeniu wojen klonów, większość jego synów zamieszkała na Mandalorze, czterech z nich miało żony, a jeden doczekał się syna, któremu z miejsca nadano status Mandalorianina z krwi i kości. Asymilacja klonów w społeczeństwie Mandalorian mogłaby przynieść obopólne korzyści. Klony znalazłyby nowy dom, będący również domem ich, w cudzysłowie, ojca, a władca Mandalory zyskałby gotowych na wszystko, świetnie wyszkolonych wojowników, gotowych poświęcić życie dla nowej ojczyzny. I to tyle z mojego gdybania na temat losu klonów po ewentualnym zwycięstwie Republiki w wojnach klonów. A wy jak uważacie? Co stałoby się z klonami w takim scenariuszu? Widzielibyście dla nich barwną przyszłość, czy może jednak niekoniecznie? Komentarze są do waszej dyspozycji i zachęcam, by do tego dorzucić lajka pod filmem i zostawić subskrypcję z dzwonem, co by nie przegapić kolejnych filmów i pomóc temu kanałowi prężnie się rozwijać. Wpadnijcie też na Discorda, jeżeli brakuje wam osób, z którymi moglibyście pogadać o Star Wars lub innych zainteresowaniach, lub żeby rozerwać się trochę grając wpisany roleplay w tym świecie. Mi pozostało życzyć wam udanego dnia i niech zdrowie zawsze wam dopisuje. Do usłyszenia w innych materiałach i niech moc będzie z wami.